No więc, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Z tej strony podcast Debate, czyli Marta. I Miłosz, hej. Źle powiedziałam. I Miłosz, hej. Nie zauważyłem różnicy. No dobra. I dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch filmach. Jak zwykle, to znaczy Us, czyli drugi film Jordana Peela. I Szybcy i Wściekli, Hobbs i Shaw. A to dlatego, że w tym cyklu podcastów recenzujemy filmy, które ukazały się w tym roku i były w miarę spoko. Tak, dokładnie. Czyli robimy sobie wspominki z tego roku. I może tym razem, z racji, że poprzednio zaczynaliśmy od mojego filmu, to może tym razem w Szybcy i Wściekli. Jak to już wcześniej powiedziałam, ty jesteś od filmów mądrych, a ja jestem od filmów fajnych. Właśnie dlatego dzisiaj będziemy omawiać pierwszy spin-off w uniwersum Szybkich i Wściekłych, czyli Szybcy i Wściekli Hobbs and Shaw. Nawet nie jestem pewna, czy to jest poprawna nazwa tego filmu, bo to było w oryginale Szybcy i Wściekli przedstawiają Hobbs i Shaw, coś takiego? Ja tylko słyszałem, czytałem jakąś wersję tego tytułu japońską, która się w Japonii ukazała. I co, pamiętasz jak to był w ogóle jakiś super speed ultra combo, czy coś takiego, także... Cool, jeszcze fajne, lepiej. Fajne. Tak, ewidentnie nas orżnęli. I ta część jest zupełnie inna od poprzednich części, no bo nie jest taka klasyczna, to nie są klasyczni Szybcy i Wściekli. Nie wiem, czy wiesz, jak wyglądają klasyczni Szybcy i Wściekli, poza tym, że są Szybcy i Wściekli. Moja znajomość Szybkich i Wściekłych pochodzi z A. memów i B. recapu, filmiku typu Szybcy i Wściekli recap, który obejrzałem na YouTubie przed tym. Bardzo wiele popkultury tracisz, nie znając Szybkich i Wściekłych. Generalnie robię to, robię to świadomie, robię to świadomie i z wyboru. No dobrze, a dla naszych słuchaczy wiedza praktyczna, że w tym wydaniu Szybkich i Wściekłych nie ma klasycznego Toretto, nie ma Vin Diesla. Zastępuje go inny łysy koleś i dość spory, czyli Dwayne Johnson. Większość ludzi w zasadzie... Dwóch łysych kolesi tak właściwie. No jeszcze jest Jason Statham, nie? Tak, też jest łysy. Ale drugi jest trochę mniejszy, to prawda. Z drugiej strony ludzie chyba rzadko generalnie widzą różnicę między Vinem Dieslem i Dwayne'em Johnsonem, więc... Właściwie. No nie? Chociaż Dwayne Johnson wydaje się sympatyczniejszy i to tak aktorsko, ostro. Aktorsko są mniej więcej podobni. Nie no, żartuję. W twoich ustach nie brzmi żartuję, tak jak komplement. Żartuję, Vin Diesel jest lepszy zdecydowanie. Wow, jakie odważne tutaj ten... Nie, no dla mnie Dwayne Johnson to jest uff. No ale dobra, wracając już do meritum, do filmu. No to może ty otwieraj, bo jak już mówiłem wcześniej, ja mam stosunkowo mało na ten temat do powiedzenia. Dobrze, no to zacznijmy od tego, że Szybcy i Wściekli byli wspaniali. To była absolutnie jazda na najwyższym poziomie. Generalnie ustawcie swoje odbiorniki na dobrą zabawę i tak dalej, i tak dalej. To jest film, któremu wybacza się wszystko. To jest film, który ogląda się po to, żeby się dobrze bawić przez 2 godziny. To jest film, który zapewnia tyle bodźców, że jak się mrugnie albo coś twoją uwagę na chwilę przykuje, to generalnie tracisz połowę akcji. Ja bym porównała Szybkich i Wściekłych do takiego popkulturowego postrzegania pornosów. Generalnie pierwsza część to było takie, nie wiem, niewinne świerszczyki i tak dalej i po pewnym czasie potrzebujesz, nie wiem, przeskrolować 100 stron na Pornhubie, żeby dojść do czegoś, co będzie do ciebie przemawiać i z Szybkimi i Wściekłymi tak jest, że na początku były takie delikatne wyścigi, a teraz muszą być skoki z wieżowca i tak dalej. Jestem absolutnie zakochany w tym porównaniu. Prawda? Długo wow. Na nim myślałam. Zajebiste. Okej. No to ja, jeśli chodzi o historię Szybkich i Wściekłych, nie za bardzo mogę się wypowiedzieć, bo jak już mówiłem, nie widziałem żadnej poprzedniej części. Kompletnie mnie ten fenomen ominął. No i jeśli chodzi o tych, no to tak. Co do akcji, zgadzam się. Rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. Nie wiem, moich problemów z tym filmem było dużo. Jak mam być szczery, to generalnie jakieś 8 razy patrzyłem na licznik czasu i zastanawiałem się, kiedy się skończy. Wynudziłem się trochę. O mój Boże, jakim cudem w ogóle można się nudzić na takim filmie? No nie wiem, dla mnie... Nie, to, co mnie jakoś interesuje i utrzymuje zawsze w napięciu, to jest generalnie coś nowego. Albo coś nowego, albo... Nie mówię jakby o nowym pomyśle na scenariusz, nowym pomyśle na film akcji, bo takich pomysłów generalnie z biegiem lat brakuje. Mhm. Ale da się inaczej coś nakręcić, da się inaczej coś zrobić. Szybcy i Wściekli to jest dokładnie to samo, co w kinie akcji od ostatnich 10 lat, tylko dużo.
A te sceny, ten montaż równoległy na początek, że z jednej strony jest Dwayne Johnson, tak, to była, zliczony to jest było, Shaw. To był, na to jestem najbardziej obrażony, bo to było na początku filmu i zobaczyłem to i autentycznie uwierzyłem przez chwilę, że będzie fajnie. I to mi się bardzo podobało i zrobiłem takie okej, super, fajnie, skupiłem się i potem srób plaskaczem przez pysk. No. Nie, tak poważnie. Jakby miało to gdzieś tam swoje plusy. W miarę mi się podobało jakby The Rock i Statham. O, proszę. Razem. W sensie, fajnie. Mówię o chemii. Mm-hmm. No nie właśnie, było, nie było się z tym źle. Trochę jakby byłem zły, że reżyser kompletnie nie ufał aktorom w żadnym jakby aspekcie, jeśli chodzi o chemię. A właśnie, jeżeli chcesz mowę o reżyserze, to chcesz mały quiz? To znaczy, chcesz mi zaraz powiedzieć, że David Leitch nakręcił pierwszą część John Wicka? Nie. Okay, inny film, ale byłeś... No nie byłeś blisko, dobra, Deadpoola 2. Mhm. No jakby znam Davida. Odrobiłeś pracę domową. Nie, generalnie pomyślałem sobie, jak oglądałem, znaczy jak powiedziałaś o tym filmie i potem sprawdzałem go sobie na Filmwebie, reżysera i tak dalej, pomyślałem, że to jest twoja... Po obejrzeniu też to samo, że to jest twoja taka intryga zaawoluowana, żebym docenił bardziej Johna Wicka 3. Bo po zobaczeniu tego przez porównanie generalnie jestem gotów przyznać, że John Wick 3 był arcydziełem. Kurwa, miałeś mnie za mądrzejszą niż myślałam, ale w porządku, miło. A jeśli jesteśmy jeszcze przy Szybkich i Wściekłych, to była bardzo fajna postać kobieca, którą grała Vanessa Kirby, Hattie. Nie? Nie była fajna? Tak się strasznie marszczysz? Znaczy tak, była badass. No była, nie? Była taka fajna, wyrazista. Była złodupcza. Ale nie była taka nijaka. Ale... Znaczy, no okej. Okay, poza tym była śliczniutka, wyglądała jak połączenie Margaery Tyler z Gry o Tron i Emily Clark. Okej. No nie? Jakbyś sobie tak miał wyobrazić taką hybrydę? Emily Clark to chyba tylko przez białe włosy. Ale powiedzmy. Nie, takie oczy miała, ona też ma takie dziecięce oczy. Mi się kojarzyło z tą laską z Kobiet Mafii, które niestety widziałem. No ale dobra, wracając do tematu. Wyglądałeś przez chwilę, jakbyś miał PTSD. Flashbacki z Wietnamu. No. Nie, ale wracając a propos tego braku zaufania reżysera jakby do aktorów, o którym mówiłem, to mi się to nie podobało, że wszystkie te relacje, które naprawdę zaskakująco jakby działały i zaskakująco je aktorzy ciągnęli, musiały być po prostu podkreślone, znaczy no nie musiały, ale były podkreślone albo w bezpośredni sposób, albo pokazane, albo obmówione, co jeszcze gorsze. I jest sobie romans pomiędzy Rockiem a... Jak ona miała? Hattie, właśnie. Pomiędzy Rockiem i Hattie. I zanim to się w ogóle dzieje, zanim cokolwiek jest zakomunikowane widowni, na wypadek, gdyby któryś głupi widz nie załapał, uznali, że koniecznym będzie zrobienie rozmowy telefonicznej Rocka z jego córką, która oczywiście ma intuicję i od razu widzi i przepowiada, że będą jakby do siebie ciągnęli. No, no, dobra, z całego tego filmu wątek romantyczny mi się nie podobał, ale wszystko poza tym było super. To teraz ten, wiesz, kolejny test. Ulubiona scena. Ulubiona scena? Mm-hmm. Wow, ciężko. Dobra, ja ci podpowiem, co? No dawaj. Jak próbowali helikopter ściągnąć na ziemię i były połączone 3 o, czy 4 tak, ciężary. Tak, tak, to było najgłupsze, to było zdecydowanie najgłupsze, rzeczywiście. Zajebiste to było. Wow. To był ten moment, nie pamiętam do czego ja to wtedy w głowie porównałem, ale to był ten moment jakby niedorzeczności na takim... O, Sharknado! Dokładnie, pomyślałem sobie, że Sharknado to wcale nie jest tak dziwaczny i tak niedorzeczny koncept. Generalnie na równie idiotyczne koncepty wpada popularne kino akcji. No generalnie, jeżeli to w takich zdrowych dawkach podasz i podłączysz to pod coś znanego, to jak najbardziej jestem skłonna pomyśleć, że w następnej, czyli nie wiem, 10. części no, mogą kino... wykorzystać ten motyw. Spoko, żaden problem. No. Nie, generalnie też miałem myśl, że ten film doskonale by służył jako parodia kina akcji. I parodia samego siebie byłby w tym perfekcyjny, tylko no niestety nie mieli na tyle luzu i dystansu do siebie, żeby coś takiego zasugerować. Ale byłby po prostu idealny, tak w punkt, wszystko sztampowo szło, wszystkie rozmowy jakby głównych bohaterów, każdy akt idealnie tak w grę, jak w sztampowym kinie akcji, no bo cóż to innego było. No. Nie, ale... Ja jestem zachwycona, ja się nie spodziewałam.
kilka lat temu poszłam do kina na Szybkich i Wściekłych, jakichś randomowych, nawet nie pamiętam, która to była część. I bawiłam się absolutnie fantastycznie, to było coś niesamowitego. I tak samo miałam tutaj. Autentycznie żałuję, że nie widziałam tego filmu w kinie. No, to co do tego powiedzmy, żeby się zgodziło. Aczkolwiek ja prędzej żałuję, że nie widziałem tego filmu z kimś przede wszystkim i po drugie, że nie byłem pijany. Bo to są dwie rzeczy, które ratują wszystko. I generalnie, jeżeli coś jest głupawe i tak jak mówiłem, może być parodią samego siebie, no to najlepiej się po prostu upić i obejrzeć to ze znajomymi i się z tego pośmiać i wtedy się bawię po prostu perfekcyjnie. True. No to już wiemy, jak następnych Szybkich i Wściekłych oglądać. Jesteśmy umówieni. A teraz... Ale jeszcze chwileczkę. Coś? Nie przeszkadzały ci te takie zmiany pod koniec, jak był finał i Rock nagle, w ogóle muszę się pośmiać z tego, że Rock w trakcie sekwencji akcji przebrał się, bo jego outfit już nie pasował do sceny, która zaraz będzie. Że ubrał koszulkę? Tak, koszulkę i spodnie założył. On miał sukienkę. Tak, miał hawajską sukienkę. Tak, miał hawajską sukienkę. Jak skończył się napierdzielać w hawajskiej sukience i zobaczył kątem oka Stathama jedącego samochodem, to zrzucił sukienkę. Jest scena nawet, gdzie ją zrzuca z siebie. Każdy superbohater zmienia outfit. Tak. No i w następnej scenie już jest w spodniach i zakłada koszulkę. Tak. Ale właśnie, a propos tej ostatniej sekwencji. Jakim cudem w trakcie 5 czy 10 minut na ekranie, i nawet nie można powiedzieć, że to były cięcia i to trwało dłużej, bo był ten zegar w postaci tego ekstraktora i tak dalej, pogoda zmieniła się chyba 4 razy. Poszło z ciemno jak w generalnie noc może totalna. Może Hawaj to jest jak Nowa Zelandia, że w pewnej momencie jest 40 stopni, a zaraz pada śnieg. No. Tak, może moja wiedza geograficzna zawodzi. No, ale z ciemnej nocy przeszło przez świt, po dosłownie, jak oni tańczą, jest tak, że w ogóle jeszcze noc gdzieś tam widać słońce, tak. Po czym jak kończą tańczyć, to już jest po prostu południe generalnie. Potem jadą samochodami i od razu jest burza, bo w momencie, w którym spada ten helikopter, jest jasno, jest czyste niebo, spada helikopter i nagle... Pora monsunowa, deszczowa, coś takiego. No, na pewno. Ja jestem pewna, że to się da jakoś wybronić. No... Okej, okay, to chyba. Ja już skończyłem. Ja też skończyłam, jestem zachwycona nową częścią Szybkich i Wściekłych. Gorąco polecam. Nie polecam, ale jak ktoś bardzo chce, to sobie robić. A teraz przechodzimy do drugiego typu, czyli do As. Generalnie uwielbiam, jak dostaję film, o którym nie wiem nic. Nie wiem, jaki to jest gatunek, nie wiem, o czym jest. I nagle się okazuje, że to jest horror, więc mam dla ciebie 4 słowa. Dzięki kurwa za traumę. Mów sobie teraz, co chcesz. Aż tak? Było straszne! Nie wiedziałam, że to jest horror! Okay. Nie no, myślałem, że tak... Widziałaś Uciekaj, nie? Nie. Aha, dobra. Byłem przekonany, że widziałaś Uciekaj, no, i że to było oczywiste. To też był pewnie horror, nie? Przepraszam, tak. No był. Właśnie. No więc właśnie, to jest drugi film po Uciekaj Jordana Peela. I no, Jordan Peele kręci tylko horrory jak na razie. I to jest po prostu jego wybrany, ulubiony gatunek. Jakoś, no, nie przyszło mi do głowy o tym wspominać, no, ale to widzisz bardzo dobrze, był element zaskoczenia. Super było. Wtedy horrory działają najlepiej. Dobrze, że nie pomyślałam, żeby go obejrzeć wczoraj, tak jak wróciłam do domu koło 2 w nocy, czy coś takiego, tylko dzisiaj rano, bo generalnie, kurwa, znalazłabym cię. Powiedziałbym, że mi szkoda, znaczy, że mi przykro, ale właściwie nie wiem, czy to prawda. No. Ale ja już przechodząc do filmu. No to właśnie, to jest drugi film Jordana Peela. Pierwszy film był bardzo doceniony krytycznie. No, dostał Oscara za najlepszy oryginalny scenariusz. I był bardzo dobrym filmem, zdecydowanie. Ja, jeśli chodzi o Us, na pierwszym seansie, jak pierwszy raz to oglądałem, to podobał mi się mniej niż Uciekaj. Jak drugi raz to teraz obejrzałem, to podobał mi się zdecydowanie bardziej. Ja nie byłem zachwycony. I jakby przy drugim seansie zdecydowanie zyskał. Jestem przekonany, że jest jakby jeszcze lepszy niż Uciekaj. I uważam, że Jordan Peele, jeśli chodzi o nowatorstwo w temacie gatunku, jakim jest horror, jest po prostu niesamowity i niedościgniony na jakimś poziomie. I to, co on robi z tym gatunkiem, i ja uwielbiam jakby jego konwencję w tym filmie, jakby sposób poradzenia sobie ze standardowym problemem w horrorach, to znaczy w pewnym momencie po prostu nie starcza pary.
I o tyle, o ile pierwsza połowa filmu mniej więcej, nawet mniej niż połowa, jest rzeczywiście przerażająca, jest creepy, jest generalnie, no jest horrorem. No jest. Tak druga połowa nagle przechodzi w komediowe, takie humorystyczne tony. Znaczy, kurwa, te dwa komediowe zdania, które powiedział ojciec, to jest ten komediowy sznyt. Ale druga połowa już w ogóle nie jest jak horror zrobiona. To jest raczej jak film postapokaliptyczny o zombie. Druga połowa zaczyna się w którym momencie? Biją, ten, gdzie zaczynają dżun z podręcznej? Tak. To jest ten moment, kiedy się zakończy poważna część? Tak. No tam już chodzi dziewczynka z kijem od golfa i bije zombiaki po głowie. No jakby to już jest bliżej Zombielandu niż strasznego horroru, no, tak naprawdę. No przesadzasz, ale niech ci będzie. To w ten moment, kiedy okazuje się, że to nie jest taki pojedynczy przypadek, tak, i że okazuje się, że to jest globalna, powiedzmy, apokalipsa, i wtedy robi się fajnie, bo nie lubię horrorów, ale lubię postapo, więc wtedy pomyślałam sobie, kurde, no widzisz. Nawet nie jest zły film. No ja w każdym razie strasznie jakby lubię ten sposób rozwiązania problemu, bo problem jest taki, że jak tu sobie poradzić z tym, że w połowie nagle horror po prostu traci impet, a Jordan Peele stwierdza, okej, niech straci, jakby embrace it i po prostu to przyjmijmy. Mm-hmm. I stracił i rozluźnił. Na koniec jest jeszcze powrót do jakby horroru przez chwilę, ale to już jest tyle. Bardzo mi się to podobało. No początek jest naprawdę straszny i to się z tobą zgadzam. Jakby do momentu, kiedy uciekają z tego swojego domku plażowego, jest naprawdę... Zresztą też jestem zakochany w tym, jak wizualnie ten film jest oryginalny i taki jego. Tak, wizualnie taki jest jego. Bardzo ciekawy. Obejrzyj sobie Uciekaj koniecznie, bo on nie. jest... Nie, Uciekaj jest mniej straszny zdecydowanie. A on jest bardzo charakterystyczny, w sensie Bill. I ciężko jest jakby pomylić te jego filmy. Ale bardzo ładne są te sceny takie portretowe, w sensie, gdzie masz zbliżenie całkowicie na twarz, na przykład taki obraz szaleństwa na przykład. Mi się podobała strasznie ta scena, jak przy tablicy stoi ta jej połówka już przy finale. Tak, to też było fajne. I jest jakby rzut na jej twarz i rozmazane tło, bardzo. A co o tej scenie mówisz? Nie, to strasznie mi się nie podobała ta scena. Nie? Nie, że jest zbliżenie na jej twarz i z tyłu widać tą oryginalną, nieoryginalną. Nie. Strasznie wieśniacka była ta scena. Nie. Absolutnie. Okej, no to ulubione ujęcie z filmu. Może się zgodzimy? No, podobało mi się... parę rzeczy mi się podobało. Nie tyle ujęć, co tak montażowo podobały mi się te... jak to nazwać? Przebitki ze świata dolnego i ze świata górnego. Mhm. To było strasznie fajne. No i mówię, podobały mi się portrety ze zbliżenia szaleńców. Najbardziej chyba podobała na plaży. To jest bardzo krótkie ujęcie, ale jak na plaży idą spotkać się z tymi swoimi tymi swoimi znajomymi. I jest rzut z lotu ptaka przez chwilę, który ich pokazuje, jak idą plażą. To jest przepiękne ujęcie, a drugie to strasznie mi się podobała ta 360-ka w domu, ale to... Nie pamiętam nawet tej sceny. Zajebiście mi się podobało tych dwóch chłopców zamkniętych w szafie. Tak scenicznie. To prawda? No, wizualnie było okej. Fajnie, że postapo to było. 4 na 10. Nie tak szybko. Jeszcze się muszę wygadać, daj spokój. Aktorska, jak ci się podobał? Podobało mi się, że bohaterowie zachowywali się tak, jak faktycznie mogliby się zachowywać w przypadku takich rzeczy, do których tam doszło. Faktycznie nie zgrywali jakoś super bohaterów, tak jak mają to tendencję do robienia postaci w horrorach. Tak naturalnie to wyszło. Co jeszcze o postaciach? No nie wiem, no główna bohaterka była zasadniczo momentami ostro wkurwiająca i krzyczało się do niej, wejdź do samochodu i tak dalej. Mi się zdarzało krzyczeć autentycznie, wejdź do tego samochodu albo wejdź do tego domu. Czekaj, mówisz o scenie, gdzie oni przejechali tą złą córkę i ona szła ją dobić w lesie? Nie. No to o jakiej? A może? Chyba tak, jak ona wychodzi wbrew temu, co cała rodzina jej mówi, ona wychodzi do lasu znaleźć tą córkę, którą przejechali samochodem. Nie, to chodziło o to, że jak jej córka kierowała samochodem, ona stała przy tej córce i mówiła, nie możesz kierować tym samochodem, ja będę kierować samochodem, i ktoś tam napierdalał naprzeciwko ich. W sensie szedł naprzeciwko nim. No dobra, nieważne. W każdym razie, już pomijając decyzje scenariuszowe, też się na to będę nie zgadzam, w sensie uważam, że były zupełnie spoko, to no ja jestem w Lupicie, w sensie aktorce, zakochany i uwielbiam tą aktorkę. Matka. No wiem. To właśnie jakby... Po prostu się dziwię, że uwielbiasz.
Nie? Nie podoba ci się? No, taka jakaś, no nie wiem. W sensie, no fajne te sceny szaleństwa miała, ale tak poza tym... Nawet nie sceny szaleństwa, jakby to, że moment, w którym ona zabija tą, jakby swój odpowiednik z świata na dole i przez chwilę jakby z powrotem zachowuje się jak ona. I przez chwilę jakby widać, nie wiem, dla mnie jakieś takie małe, subtelne, no nie wiem, ja strasznie tą aktorkę lubię, uważam, że jest świetna. No poza tym to niestety w filmie były dzieci. Dzieci generalnie chujowo grają. Tak, to prawda. I to, no to tak, tego się nie da uniknąć. Niestety czasami. Ale poza tym to, mówię, bardzo mi się podobało. No i ja też Elizabeth Moss bardzo lubię. Mhm. Także no, mi tam w to graj. No, ale pomijając już aktorstwo, to kolejne, co mi się bardzo podobało, to jest dbałość o szczegóły w filmie. I to, że każde małe gówno, które gdzieś tam pojawiło, do finału miało swój odpowiednik. Bardzo mi się podobały te początkowe sceny, te z telewizorem, w których są te reklamy pokazane i absolutnie wszystko w tym ujęciu jest symboliczne. Są te jedenastki, jest książka jakaś szczególna, są jakieś takie pierdołki poustawiane, niesamowite to było, mnóstwo, to prawda. Mnóstwo tam ponownie jest nawiązań. Mhm. Ja niestety nie jestem z tych, który się doszukuje takich nawiązań. Były wieże... Jezus Maria, wstyd. No, World Trade Center. World Trade Center było, że jako twin. Okej. No, rzeczywiście. No i ten cytat z Biblii 11. Tak, tak. I jedenastki pojawiające się wszędzie, tak jak mówiłaś. No, ale takie małe rzeczy jak na przykład to, że ona ją przykuwa do stołu kajdankami na początku, jakby przychodzą do domu. I potem na samym końcu jest w retrospekcji pokazane, jak z kolei ta, która żyła na górze, jakby uciekła z dołu, przypięła kajdankami do łóżka ją w momencie, kiedy ją jakby zaniosła na dół. To a propos tych, przepraszam, że ci tak przerwę, Hamsko, no. Tych małych rzeczy, jak ona próbowała ten pogrzebacz dosięgnąć. Widziałeś kiedyś tak ciężki stół kawowy, żeby się nie dało do niego dojść? To prawda, to zdecydowanie było jakby... To był jeden mankament, to ci przyznam. Specjalnie oglądałam filmiki na YouTubie, co było nie tak z tym filmem, żeby ci to wypomnieć. No, ale jeszcze wracając do szczegółów, bo jeszcze się... Nie, no na przykład motyw królika też mi się jakby w filmie bardzo podobał i to że ciekawe. Królik tam symbolicznie namalowany na tym przejściu do drugiego świata, jak w Alicji w Krainie Czarów. Mhm. I jakby wychodzący z tego przejścia gdzieś w tym domu luster. Bardzo mi się podobał całość jakby wizualnie też tego świata na dole mi się strasznie podobała. No i przede wszystkim, i też jedna z najważniejszych rzeczy, no to kontekst jakby, no komentarz społeczny. Bo to jest druga rzecz, która u Jordana Peele'a jest... Powinno być słychać, jak przewracam oczami. Zdecydowanie powinno być. A mi się podobał przekaz społeczny we wszystkich i wściekłych. Szybkich i wściekłych. A jaki był? Rodzina, przyjaźń i trzeba wracać do swojej mamy. Ale oryginalnie. No nie? No dobra, mówię to chyba jest zawsze przesyłaniu. To na pewno chyba jest zawsze w szybkich i wściekłych, nie? Tyle jakby kojarzę o serii, że... Przekaz uniwersalny. No, że to jest zawsze, że rodzina jest najważniejsza, tak mówi jest. Vin Diesel. Swoim tubalnym, nie umiem, Vina Diesel. Vina Diesla? Nie umiesz wino dieslować. Wino dieslować. No, ale z kolei kontekst jakby i komentarz społeczny w Us był, no generalnie wygląda na to, że Jordan Peele też bardzo lubi wrzucać jakby komentarz społeczny do każdego swojego filmu, bo o tyle ile Uciekaj było o rasizmie w Ameryce bardzo mocno, tak to jest z kolei już kompletnie porzucił rasowe problemy i raczej przeniósł się na kontekst jakby rozwarstwienia ekonomicznego i po prostu nierówności społecznych. No ta scena, w której oni wchodzą do domu, ona pyta tych ich złych braciszków, bliźniaków, kim są, no to pierwsza rzecz, którą odpowiadają, to znaczy odpowiada Lupita, to jest jesteśmy Amerykanami. Mhm. I to też jakby o czymś świadczy i całość tego właśnie, idea tego, tych żyjących na dole postaci, które są takie same jak ci na górze, ale jakby żyją w tragicznych warunkach i robią rewolucję i uciekają na górę. Kurwa, patrzę, jak zwykle nie znalazłam tego dolnego przesłania głębszego. No ja też tak, no, musiałem dwa razy film obejrzeć też.
Znaczy, może inaczej, żeby przede wszystkim znaleźć wszystkie gdzieś tam nawiązania do tego, ale o, jeszcze a propos szczegółów, bardzo mi się podobało to, że ten łańcuch, który oni robią, też oczywiście miał swoje wytłumaczenie i też było wiadomo, dlaczego akurat jakby ten dziwny ruch z 86. No dlatego, że to była ostatnia rzecz, którą ta dziewczynka pamiętała po tym, jak ona ją zamknęła w tym świecie na dole. Ona widziała w telewizji, miała koszulkę, miała t-shirt jakby z reklamą tego łańcucha i to było po prostu ostatnie, co pamiętała, chciała w jakiś sposób jakby się pokazać. I też idea walczącej o... Znaczy tej postaci, tej dziewczynki, która urodziła się na dole i uciekła na górę. Która urodziła się w tej, właśnie w tych nizinach społecznych, uciekła na górę, zyskała jakby status, zyskała pieniądze, rodzinę szczęśliwą i wszystkie dobroci klasy średniej. Po czym jak przychodzą właśnie ci źli braciszkowie i ci ludzie z dołu, to walczy i zabija jakby za to, co dorwała i nie ma w niej jakby tak naprawdę, nie wiem, zrozumienia dla nich kompletnie. I to jest też znamienne. Dobra, bo się robi za poważnie. Mi się podobało jeszcze, jak był taka Alexa oszukiwana, Ofelia. Alexa? W tym domu. Aha. June z opowieści podręcznej. Tak. To znaczy w sensie ten żart z fuck the police, coming straight from the underground. Ofelia zadzwoni na policję, zgadza się. No, było spoko. Aczkolwiek ja miałem przez chwilę takie... To był jeszcze ten moment, kiedy się nie przyzwyczaiłem to do tego, że się przerzucają na komediowe. No właśnie, dokładnie. Takie miałem wrażenie. No. A jak właśnie, jak a propos, bo o to się z kimś kłóciłem, o tym jej... Jest scena, kiedy oni już wyjeżdżają tą karetką, ostatnia scena w filmie tak naprawdę, i on na nią patrzy. Chłopiec. Tak, i kłóciłem się z kimś o to, w którym momencie chłopiec orientuje się, że ona nie jest jakby tą prawdziwą i że to ona była na dole. W sensie, w którym momencie? Ona... W tej scenie? Czy nie, ogólnie w filmie. Bo w tej scenie jakby już na końcu w ambulancie on jakby widać, że wie, czy tam podejrzewa, czy ma przeczucie, czy cokolwiek, ale generalnie jest podejrzliwy względem niej. Moim zdaniem to się dzieje już w momencie, w którym... W szafie jak siedzi i ona zażyna tą swoją drugą połówkę w piwnicy. Ale mi się wydaje, że bardziej chyba w tym ambulansie. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. W sensie po mimice chłopca i po oczach chłopca. Nie, tam było to zaznaczone na pewno, ale jakoś ta scena właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, gdzie ona zabija ją, po czym przez chwilę zachowuje się jak ona i wydaje te takie dźwięki... prymitywne i tak się czołga i w ogóle. W sensie takich technicznych rzeczach wizjer z szafki był gdzieś na tym poziomie, a chłopiec siedział gdzieś na tym poziomie, więc... Tutaj słuchacze muszą sobie wyobrazić. Audiodeskrypcja, jedna ręka jest wyżej, druga jest niżej. No może. Nie wiem. No ale okej, to chyba... Jakie zwątpienie. Chyba mniej więcej tyle, jeśli chodzi o film. Jeszcze muzyka. Przepraszam, muzyka mi się bardzo podobała. Tak, muzyka była zupełnie spoko. Taka była fajna, fajna była, pasująca bardzo. I taka zróżnicowana też w pewnym momencie. Było to Fuck the Police, a w drugiej było taki... Specyficzna była ta muzyka tych te momentów chórki horrorowych. Takie. Właśnie, te chórki. Bardzo dużo chórków było. Bardzo fajnie się wpasowywały do tego. Też mi się to strasznie podobało i były bardzo creepy generalnie. Tak, w chuj creepy były. No i gwarantuję, że... Znaczy może nie gwarantuję, ale spodziewam się, że tak jak mi będzie ci się jeszcze przez tydzień nuciło I got five on it. Ja miałem to w głowie jeszcze przez... Nie? Nie, zupełnie nie wiem, o czym mówisz. To czego słuchają w samochodzie? Syn pyta, o czym jest ta piosenka, o narkotykach. Już nie pamiętam, jak to leciało, ale wiem, o czym mówisz. Jezu, wryło mi się tak w głowę, jak to pierwszy raz oglądałem. No. A już mam dla ciebie film, w którym ci się piosenka wryje w głowę. O Boże, nie. Ale co nadejdzie? Szybcy i wściekli 8? Nie widziałam! Cholera, skończyłam chyba na 7. Już myślałem, że widzę w twoich oczach pogardę, a to jednak było zdziwienie. Okej. Dobra. To co, dziękujemy za dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. A opowiadali wam o filmach Miłosz i Marta. To do usłyszenia. Pa, pa, pa. Bye, bye. Może jeszcze właściwie w międzyczasie wskoczymy z Halloweenowymi rzeczami. Kto wie, może nam się uda.